na jakąś godzinkę 14 będę na bazie, także... 20.13, ja mam pół godziny do miejscówki swojej. Nie wiem, czy będzie to widać, ale jak fajnie jest słoneczko, on schodzi. O, co wy podglądacie mnie? No, idziemy na obchodzi. Dzień doberek, witam was w nowym vlogu. Mamy środę, godzinka 13.16. Ja zaczynam drugi kursik, nowy odcinek. Także co, przepinamy się w tej chwili. Podpinamy wilczycę, czarną naczepę. I będę grzał na Litwę. Także tak sytuacja wygląda na ten moment. Także ogarniam się, bo się śpieszę. Przepinka, tankowanko. Jeszcze gdzieś po drodze trzeba będzie się zatrzymać, jakąś kawkę zrobić. Obiadek zjeść. Coś tak się czuję słabo. Chyba się przeziębiłem w weekend jakoś. Bo teraz mnie zaczyna coś tu pobierać, rozbierać. Moja żonka też się jakoś tam słabo trochę czuła, także pewnie żeśmy się poprzeziębiali, bo żeśmy siedzieli trochę na dworzu, a było chłodno. Także tak to wygląda. No nic, jakoś trzeba żyć, przeżyć. Także zbieram się, ogarniam, przepinkę robię i ogień na tłoki. Ja już pomykam sobie. Powiem, mam zjadłem sobie obiadek, słucham sobie muzyczki i co ciekawego, przyszedł mi uchwyt na tablet, także jest już zamocowany, tak jak widać tutaj, bardzo fajnie tu pasuje, potem wam pokażę jak będę na pauzie, bo on mi się bardzo fajnie tu komponuje, akurat w takim miejscu tutaj. Co? I przyszedł mi ten dyfuzorek, który jest tam, tylko na tą chwilę jest wyłączony, ale to jak wieczorkiem będzie widać fajniej, to wam pokażę. Także podpatrzyłem u kolegi Konrada z YouTube'a, także pozdrawiam ciebie Konrad, bardzo mi się spodobało, spodobały mi się te dyfuzorki, także zamówiłem sobie jeden na próbę. Przyszedł, zobaczymy jak to będzie się spisywać, z tym, że jeszcze nie mam olejku żadnego zapachowego, bo jeszcze mi nie przyszły olejki zapachowe, na razie będzie samo nawilżanie powietrza. Myślę, że to jest fajna sprawa w kabinie akurat, gdzie jest webasto i te powietrze, no z webasta jest suche, a zbliża się sezon grzewczy. Także przyda się, myślę, że przyda się, będzie się fajniej oddychać takim nawilżonym powietrzem w kabince. Także co, pomykam, mam jeszcze niecałą godzinkę do granicy, tam zrobię pauzę i będę śmigał dalej. Ja już kownię. Także lecimy dalej. Tutaj jakiś koreczek. Pokazuje jakiś wypadeczek za 1,5 kilometra, nie wiem co to będzie. Stoisz, to będziesz szło powoli, jak to tam wygląda. Nie wiem, minutka opóźnienia. Ale zobaczymy, chyba na bieżąco idzie. Kurde, zmęczony już jestem. To zwężka jest, bo to na lewym pasie coś tam się wydarzyło, wypadek prawdopodobnie chyba z tego co widziałem. O, wypadeczek. Wypadeczek. Także dyfuzorek chodzi, bardzo fajny klimacik tu tworzy wieczorem. Ogólnie, tylko jeszcze brakuje zapachu. Pomijamy o jeździ, bo z puchami, bo to tak się dzieje, no, się pchają. Kurczę, nie wiem, nie wiem. Tablecik też się trzyma dobrze, stabilnie. Stoimy, no niestety. Kowno. Kowno pod górkę. Nie wiem. Ojejku.
zmęczony jestem, zostało mi jeszcze 95 km do celu. Ojku, a tu jeszcze ten wypadek, kurczę, nieszczęsny. Już tam osobówka przydzwoniła w bariery czy coś takiego. Oj. A ja chcę jechać i się kłaść spać. Wezmę chyba i buma jeszcze, bo rozbieram je. Powiem wam, że podziębiłem się w weekend. Także troszkę mnie po troszku rozbiera choróbsko. Mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego, tylko jakieś zwykłe lekkie przeziębienie. No, coś tutaj się wydarzyło po lewej. Dyskoteka. Dobra, do prawej zjedziemy na awaryjny. To tak może dwoma po troszku i dwa pasy by prawie że szły. Tylko żeby te osobówki tak się kurde nie czaiły tu, bo tu jest jeszcze kupę miejsca z lewej strony, także można normalnie dwoma pasami grzać. Ale nie, w miarę poszło. Ale poszło, coś tutaj, nie no, jeden w drugiego chyba przydzwonił. Także tak to wygląda. Tam co, następny staje coś pod górką, o co tu chodzi? Następni się kurde rąknęli. O Boże. Albo awaria. Ciężarówki litewskie, wywrotki. Coś tu się, tu chyba jakaś awaria komuś, która mi się wydarzyła. Dobra, moi drodzy, ja pomykam dalej. Została mi godzinka 20 jeszcze jazdy, 93 km na firmę i tam dojadę i tam wyciągam wtyczkę. Och, jakiegoś się i buma trzaśnie, kolacyjkę lekką i w kimono. A pan ochroniarz wie wszystko. Także bez problemu. Zapytał mnie się tylko, czy wiem gdzie jechać. Ja mówię tak. Ja tu do was przyjeżdżam już tyle czasu. Dzień doberek. O, czwartek rano, ja dopiero wstałem. Także spało się dobrze, nawet pospałem. Godzina 7:40 czasu litewskiego. Za oknem taka aura. Słoneczko wschodzi. Będzie dzisiaj chyba świecić, bo czyste niebo. No i co? Ogarniam się, idę się rozpinać, bo zaraz zaczynają pracę, także trzeba się rozpiąć, ogarnąć się, kawka jakaś i co? Ładujemy i w drogę. No, ja już rozpięty. Kurczę, coś mi tu się włączyło. Ale obok mnie podjechał pan. Też przyblokował mój rozładunek. Na pewniaka. Uważając, że będzie pierwszy ładowany lub rozładowywany, nie wiem. Ale ja nie o tym. Słuchajcie, miałem wam pokazać, jak ten tablecik właśnie pasuje. O, on sobie tutaj ładnie pasuje. Akurat tu jest taka wnęka, więc on sobie tutaj fajnie tak pod tą wnękę. Tu jeszcze przymocowałem go dodatkowo, tu jest taki cypelek, to złapałem tutaj trytytką troszeczkę ten dół tego uchwytu. Ten tablet jest duży, ciężki i on troszeczkę się buja. Wózkowy wyjeżdża, ale będzie ładował najpierw tamtego. Więc on się tu troszeczkę buja.
Także go przymocowałem i jest git, nie? Po prostu. A ogólnie to jest bardzo... Zaraz wam pokażę, bo nie chcę tu nagrywać panów. Woda się gotuje. O, woda się gotuje. Zalewam kawę. O. A ogólnie on tu jest tak, na szybę. I tu jest taki gruby ten wysięgnik. Tu jest regulowane na tym. Tu masz konkretnełko jest. Tu też fajnie. No trzyma to się tak, kurde, powiem, no dobrze. Dosyć dobrze. Wiadomo, tablet jest ciężki i tak dalej na takim długim wysięgniku, ale... Ale trzyma się, nie? Nie ma co narzekać. Jak na taki ciężar to się trzyma wszystko fajnie. Wczoraj już tam sobie coś, jakieś teledyski oglądałem, w zasadzie słuchałem, bo wiadomo, oglądać nie wolno w trakcie jazdy, trzeba się patrzeć na drogę, jeszcze troszkę damy, także zaraz pewnie kamera mi padnie. No, także tak to wygląda. No ten dyfuzorek, nawilżacz, bardzo fajnie się spisuje w nocy, to jest bajka. A bardzo ładnie wygląda, tylko muszę te olejki jeszcze do niego dokupić i będzie gitara. Także co, kawkę popijam. Tu już się autko ładuje. Myślę, że tam będzie dosyć szybki ten załadunek, 15-20 minut i będziemy moje autko zdejmować i ładować i będziemy ruszać. Powiem wam, ładujemy, ponad połowę załadowane, ale nie wiem, czy nie będzie lipy z tego względu, że mogę mieć za dużo na ośce napędowej, nie? Bo bardzo dużo mi ułożyli potrójnie palet. Niby cały ładunek ma 24 tony, ale bardzo dużo jest potrójnie ułożonych, nie? Teraz wam pokażę. O, już ponad połowę naczepy potrójnie ułożonych. Są ciężkie elementy. W tej chwili mam 13 ton na osi napędowej. Zobaczymy, co będzie dalej, jak ułoży do końca, wiadomo. Tu jak ułoży do końca mi, to tam z napędówki zejdzie ciężar. Także mam nadzieję, że się w 11 wyrobię. Zobaczymy. Powiem wam, na 90% będziemy zdejmować, bo mam 13 ponad ton w tej chwili na ciągnącej. I zobaczymy. No ja na pewno nie pojadę przeciążony, nie? Także 11 max. Jak będzie za dużo, zdejmujemy. Nie ma wyjścia. Zobaczymy. No. Ja od razu wiedziałem, że trochę za dużo będzie, no ale za dużo potrójnie ułożonych warstw. Bo to się ładuje, to mniej więcej się wie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co nam wyjdzie, nie? Może te ostatnie palety będą bardzo ciężkie i na tyle, i może to się jakoś tam zrównoważy, nie? Wyjechałem z firmy, załadowany, no i tak jak myślałem, słuchajcie, miałem 12 ton na ciągnącej osi, czyli o tonę byłem przeładowany, no i musieliśmy przekładać, bo całościowo ładunek się zgadzał, bo 24 tony, natomiast na ciągnącej osi miałem przewalone o 1 tonę, więc kazałem przełożyć mu palety, dwie palety z przodu na tył naczepy. Także no w tej chwili mam 10800 na ciągnącej, także w normie, natomiast kurczę, trochę słabo mam ułożone to, bo musieliśmy tam dwie palety zabrać, także tam luka powstała i no trzeba pomału jechać, bo to jest wysoko ułożone, trzy palety spiętrowane, także trzeba uważać na tych dołach, tutaj na tych remontach litewskich. No muszę tu bardzo ostrożnie pomału jechać z tym, żeby tam się nic nie wysypało. I potem jak już przelecę na polską stronę, no to
to już tam dwupasmóweczka, to już tam na spokojnie, nie? Ale tutaj na Litwie to dziura na dziurze czasami, nie? I tutaj teraz te remonty, to muszę uważać z tym. No i lecę gdzieś za jakieś, kurczę, pół godziny, trzeba by się zatrzymać gdzieś, jakieś śniadanko zjeść, bo jeszcze nie jadłem, jest 10.34, ale jestem przymulony taki to, tym przeziębieniem. Czuję na głowie taki ciężar zatoki. No ale cóż, pracować trzeba, nie? Na zwolnienie przecież nie pójdę. Kurczę. No, bo towar trzeba dowieźć. Także tak to wygląda, moi drodzy. Pogoda ładna, słoneczko świeci. Także pogoda dopisuje, fajna. No rano to zimno, rano zimno było. We was to północy chodziło. Trzeba było włączyć. Także tak to się przedstawia. Ja pomykam, jeszcze mówię, z pół godzinki śniadanko, jakieś herbatka się zrobi i będziemy pedałować dalej, jak to się mówi. Ja już po śniadanku stanąłem sobie. Herbatkę piję. Już drugą, bo tak mnie jakoś, powiem wam, potrzebuję jakiejś takiej gorącej, kurczę, gorącego płynu. Chyba od tego przeziębienia, mi się wydaje. Dlatego druga herbatka wjeżdża na drogę. Zaraz będę ruszał. Jeszcze ile mam? 15 minut pauzy. Jestem za Kownem kawałek, nie? Ujechałem, bo już byłem tak głodny, że mówię, trzeba zatrzymać się i coś zjeść. Także 15 minut i ruszamy dalej. Atakujemy granicę. Podobno na granicy jest impreza. W sensie, że wszystkie służby, jak tylko możliwe, dwie inspekcje, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Policja, no i jeszcze kombajn tak zwany, czyli wielka maszyna do badania stanu technicznego i nacisków na osie aut ciężarowych. Także wszystko. U nas jest wszystko dzisiaj, nie? Wielka impreza. Także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się przemknę bez kontroli, bo nie chce mi się tracić czasu. Także za chwilkę ruszam. Granica. Rozpoczęcie już zrobiłem. Zobaczymy, co tu na granicy się święci. PL. LTPL. No, kurde, koreczek jest tam do kontroli chyba. Godzina 12.47. Samo południe praktycznie się wzięły za kontrolę. Ajajajajajaj, tylko nie kontrolujcie Sylwobosa, bo ja nie mam czasu. Zjadę chyba na starą drogę, słuchajcie. Zajadę tam na Tirport i wezmę chyba sobie obiad na wynos, bo generalnie to nic nie mam na obiad, a coś by pasowało zjeść, co nie? Oj, oj, oj. Inspektorki, no tam mają 3 auta do kontroli. Kombajn stoi po prawej, o teraz nie wiem, czy będziecie widzieć, taki wielki Volvo z białą zabudową. Tam. I tam ważą, prześwietlają, nie wiem, czy to jest rentgen, chyba nawet tam jest. Mi się wydaje.
dawajcie, chłopaki, dawajcie. Ogień, ogień, ogień. Ogień na tłoki. Jedziem, jedziem, jedziem. Policjanty nawet są. Wszyscy. Dwa busy kontrolują, bo teraz te... Coś mówili o tych imigrantach. Wzmożone kontrole imigrantów. Dobra. Dało się. Dało się, także pomykam i zjadę chyba na tego tirporta, na szybliżki tędy, na starą drogę. Tam chyba zajdę, wezmę sobie obiad. Dawno tam nie byłem. Ogólnie staram się tam nie zajeżdżać po tych barach za bardzo, ale zawsze coś sobie sam robię albo z domu wezmę. Ale dzisiaj tak chyba tak zrobię. No zobaczymy, jakie dzisiaj będzie spalanko. Nowy filtr jest założony, lepiej samochód idzie zdecydowanie. Spalanie też powinno być lepsze, 24 tony ponad, tam prawie 100, 24-100 ładunku jest. Także będzie dobry sprawdzian. Zobaczymy, co to nam wyjdzie. Jestem na tirporcie. Sprawdzimy koła. No. Elegancko. Elegancko. Ale widać po oponach, że ciężko przysiadnięte lekko. Dobra, idziemy teraz, zobaczymy, co oni tu mają dobrego do jedzonka. Proszę, tak, kotlecik schabowy z piersi kurczaka z ziemniaczkami. Jakie ziemniaki? I takie z wody, żeby nie były tłuszczykiem okraszone. Tak, tak. I suróweczkę z białej kapusty. Jedzonko zamówione, czekamy. Środeczku. Nikogo nie ma. A tam za dwie osoby z przodu siedzą. Zobaczymy. Dawno tu nie byłem. Odkąd powstała nowa droga, to nie zajeżdżam teraz tutaj. Bo się leci prosto nową drogą. Przyszło jedzonko i jedzonko wygląda tak. O, ziemniaczki z koperkiem, suróweczka, filecik z piersi kurczaczka. Także zjadamy i ciśniemy dalej, bo czas goni. Dobra, pojedzone, wychodzimy. No, także pojedzone. Najadłem się. Także ogólnie mogę polecić Tirport jako restaurację do zjedzenia. Ceny są takie same jak kiedyś, jak byłem ostatnim razem. Za taki zestaw trzeba zapłacić 32 zł. Także
normalnie, no, sami zdecydujcie, czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Mi się wydaje, że chyba normalnie. Ojejku. Natomiast co mogę powiedzieć jeszcze na temat tego jedzenia, że chyba troszeczkę porcje są mniejsze, wydaje mi się. Ale to akurat mi nie przeszkadza, dla mnie to na plus, bo te porcje, co były kiedyś wcześniej, no to były naprawdę duże, nie? To ja wam powiem, że w tej chwili to są takie właśnie akurat dla takiego przeciętnego, jak to się mówi, Kowalskiego. I dla mnie też właśnie akurat. Dobra, palimy maszynę. Niech klima chodzi, bo się nagrzało od słoneczka. No, także ja, słuchajcie, zmykam dalej. Nie ma czasu na, nie ma ziewania, jak to się mówi. Grzejemy dalej. O, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jest godzina 16:30. Ja się zatrzymałem na pauzę z tego względu, że Warszawa mnie trzyma do 20:00. Także muszę półtorej godziny odczekać minimum, bo jestem przed Warszawą jakieś 120 km. Także ruszę sobie po 18:00, ja korzystając z okazji postanowiłem sobie drzemkę uciąć. O matko, no nie, w takim momencie, no rozbiera mnie przeziębienie, także przepraszam za to kichnięcie, ale to no było po prostu niekontrolowane i niemożliwe do zatrzymania, także zdrzemnę się może, jak mi się uda, a jak się nie uda, to chociaż sobie poleżę troszeczkę, przymknę oko, potem wstanę, to sobie kawkę zrobię i będę się męczył jeszcze, no jeszcze minimum z 3,5 godziny dzisiaj, nie? Do 4 maksymalnie godzin podjadę i resztę jutro, także dobranoc. No i ja w Ostrowie Mazowieckiej po pauzie półtorej godzinnej, powiem wam, że pospałem sobie troszeczkę, no tak powiedzmy, że z 40 minut to myślę, że spałem, już bym był zaspał, mało brakowało, także no zaczęło mi się robić tak błogo, no ale już jestem w Ostrowie, no i teraz stoję na wahadełku, na wiadukcie. Wcześniej był tu straszny kibel, ale teraz już się trochę rozjechało, także jedna zmiana świateł i jedziemy. Uchwyt na tablet się spisuje bardzo ładnie. Akurat w tle leci konferencja i ważenie Fame Media Training. Także zerkam sobie w wolnej chwili, słucham. Tablecik fajnie się połączył przez Bluetooth, przez system tutaj w Mercedesie, także mam tu wszystko podłączone. Fajnie podłączone przez system Bluetooth w Mercedesie, także jednocześnie mam podłączony i telefon, bo można kilka urządzeń naraz podłączyć pod ten Bluetooth oryginalny w Mercedesie, także fajnie. Fajnie to działa, można sobie coś tam obejrzeć, jak się gdzieś stoi w korku czy gdzieś. Także spoko, trzyma się bardzo dobrze, sztywno. No, tablet jest dosyć spory, ma swój ciężar, ale nie narzekam, jest dobrze. Mam nadzieję tylko, że ta przyssawka, która jest do szyby, nie będzie jakoś tam się obrywać czy coś.
Na razie się trzyma, ale ona jest taka silikonowa troszeczkę, to myślę, że będzie się trzymać. No, dyfuzorek też fajną robotę robi, bo klimat jest naprawdę spoko, tylko jeszcze no te zapachy, te olejki muszą mi przyjść i będę sobie dolewał i będzie super, nie? Klimacik. Także co, pomykam dalej, przede mną jeszcze z 3,5 godziny, no muszę podjechać gdzieś za Łódź. Mam w planach dojechać do pierwszego parkingu, do pierwszego MOPA, jak zjadę z jedynki na stronę Wrocławia. Także no jeszcze mam co robić, kupę drogi jeszcze przede mną. No ale żeby to jutro jakoś ogarnąć w miarę, to muszę tak być, bo jeszcze jutro muszę kawał ujechać z powrotem do domu, żeby być w sobotę jak najwcześniej. Bo jest wyjazd, mam wyjazd właśnie z córeczką swoją. Odwozimy ją z małżonką do Białegostoku na studia, więc no muszę jak najszybciej w sobotę wrócić. Także tak to się kształtuje na tą chwilę. Lecę, śmigam dalej, abym z Ostrowi wyleciał na dwupasmóweczkę, na S-kę, to już będzie dobrze. No i dojeżdżam do parkingu. 500 metrów. Będziemy szukać miejsca. Godzina 22. Zobaczymy, czy będzie miejscówka. Ja mam wyjechane już 9,5 godziny. Także zrobione 670 km. Zobaczymy, czy będzie miejscówka. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę już nie chce mi się jechać dalej i nie mam siły. Teraz zobaczymy. Szukamy jakieś miejscówki, ale myślę, że coś chyba ogarnę tu. Będę się starał przynajmniej. Jak nie, to tu cofnę sobie to miejsce. W razie czego. Czy na dupach nie trzeba będzie stać? Chorobcia. No nie bardzo, nie bardzo, powiem wam. Bardzo jest miejsce, miejsca brak. Miejsca brak. Cholera. A zaraz, a tu? Mała zatoczka, ale nie wiem, jak nie to tam do tyłu pójdę u strokocie, ale tu? Trochę mało miejsca. Może by tu się wcisnął? Idziemy zobaczyć, jak stoimy.
Ale jest git! Panie, ostatnia miejscówka na wylocie z Mopa. W takiej zatoczce stoję. O, tu jest wyjazd. Tu jest taka zatoczka. Także stoję. Tu się ładnie wpasowałem. No. W taką zatoczkę i zostajemy tu. Zostajemy. Jest dobrze. Nikomu nie przeszkadzam. Wyjazd jest szeroki. A tam gabalony. Skręcić, ale tam jest zakaz, nie dotyczy obsługi. No, dobra, jest. Dobrze jest, moi drodzy. Nie trzeba psuć. Także co, ja się kładę spać. A, zaraz, pójdziemy jeszcze spalanie wam powiem. O, takie mam spalanie. Dzisiaj 673 km zrobione, 25,5 litra i 24 tony 300 kg załadowane i wiadomo, po Litwie remonty, wiadomo jak tam jest, także uważam, że całkiem fajnie to wyszło. Nie ma co narzekać, 25,5 litra, na Litwie to jeszcze wiało, boczny wiatr. No i jeszcze jedna taka rzecz, też istotna, że to jest mega, tak? Ciągnik loadek, naczepa mega, czyli wysoka, na szerokich kołach, 445 szerokości, także są większe opory toczenia i na medze po prostu samochody troszkę więcej palą. Także uważam, że wynik naprawdę spoko, jestem zadowolony. Także co, jem kolacyjkę szybciutko i w kimono, bo jestem wykończony. A, jeszcze jakiegoś muszę coś wypić, kurczę, na przeziębienie, nie? Coś gorącego. No i co, odzywam się rano, także o, stoję w takich okolicznościach. O, bo wyłączę to światełko. No, tutaj jeszcze sobie muzyczka troszkę gra z internetu. Gaszę miecia i dobranoc, moi drodzy, odzywam się jutro, wyłączam wtyczkę na dziś. Dzień dobry, w piątek, godzinka, która? 6:59, ja wyspany, umyty, ogarnięty już jestem, za 10 minut trzeba będzie startować. Ale najpierw pójdziemy na obchodzik. Zobaczymy, czy wszystko gra. Już patrzyłem na zbiornik, na wskaźnik paliwa, że paliwo jest. To nie jest źle, jak paliwo jest. Także idziemy. Idziemy na obchodzik tradycyjnie, nie? Nawet dobrze się w tej zatoczce spało, z tym, że samochody cały czas jeździły, nie? Tutaj. Bojk. Samochody jeździły cały czas, więc trochę hałasu było. Powietrze jest. Ciężko mam. 24 ponad. No, wydaje się, wszystko git, blandeki całe, siodło zapięte.
wychodzi. Także jeszcze. O, tam jest słoneczko. Zaraz go nie widać. O, tam słoneczko wschodzi. Także szykujemy się do drogi. Startujemy. Zostało jeszcze. Ile kilometrów? 200? Pewnie 200. Coś takiego. A, jakieś 3 godzinki mi tu pokazuje nawigacja, także polecimy. Śniadanko zjem tam na miejscu. Teraz tylko kawa i ogień. No i jestem. Jestem na miejscu. Dojechałem. Jest godzinka, która? 11:10. Także jestem na miejscu. Kupiłem sobie, o, takie oto okularki. Nie wiem, jak wyglądam. Oceńcie sami. Byłem na Orlenie i kupiłem jeszcze sobie taki oto płyn. Taki oto płyn do usuwania owadów z szyb, karoserii, zderzaków, lusterek i tak dalej. Bezpieczny dla lakieru. No, to zobaczymy. Zobaczymy. Wypróbujemy. O, no i co? Mam troszeczkę wieści słabe. Zameldowałem się. Już tak będzie lepiej widać. Zameldowałem się, wjechałem na bramę. I musiałem wjechać na zatoczkę niestety. No, trzeba będzie poczekać, bo awizację mam dopiero na 14. Więc no, wiedziałem, że jestem wcześniej, dużo wcześniej, bo jest 11:10, no, ale tak liczę, że może wcześniej mnie wezmą. Po prostu jak będą wiedzieli, że ja tu jestem i czekam, to myślę, że to też będzie miało jakiś wpływ. Co miałbym gdzieś tam na parkingu stać, po prostu to wolę sobie tutaj poczekać, a nóż po prostu wezmą mnie wcześniej na ten rozładunek, załadunek. No a teraz co? Poleżeć sobie, przygotowania do obiadku zrobić. Będę musiał sobie ziemniaczki ugotować, także mam co robić, na spokojnie sobie porobię i czekam. Czekam spokojnie. No. I godzina 14. Godzina 14. Ramka się otwiera. Teraz mi przyblokuje kółeczka. I zdejmujemy. Zaraz ja was tutaj na górę wystawię. O, pokażę wam widok z góry. Tiriri. Taki widok z dachu. Taki macie widok z dachu. No. Także co? Zdejmujemy, ładujemy szybciutko i żyjemy do domku. Nie ma ziewania, nie ma czekania, nie ma siedzenia. Weekend, weekend. Wyjeżdżam z firmy. Także załatwiony jestem już. Załadowany. No, troszkę się zeszło, bo jest godzinka 16:23. Przyjechałem tu po 11, ale, no ale awizację miałem na 14, także wiedziałem, że będę musiał poczekać, także nie ma problemu. I teraz co? Teraz sytuacja jest taka. Jazdy to ja mam jeszcze 6,5 godziny, ale czasu pracy. Też 6,5 godziny. Także nie
wyjeżdżę tych godzin całych, bo po prostu nie dam rady. Czas pracy mnie zatrzyma. Także 4,5 podciągnę dzisiaj, resztę jutro. Bo jakbym zrobił pauzę jeszcze i chciał dalej podjechać jeszcze te półtorej godziny, to już mi czas pracy nie pozwoli. Bo mam do 22 tylko. Także no jadę na maksa 4,5 godziny. Widziałem, że na Wrocławiu kibel na czwórce w stronę Wrocławia, czyli normalka przy piątku. Nie wiem, ile tam stracę. Zobaczymy. No i lecę, jestem na czwórce, no ale powiem wam, że biednie. Biednie to wygląda. Co chwila się zatrzymujemy. Podjeżdżamy kawałek. Także jest, kurczę, Lipton, jak to się mówi. Potem tam dalej. O, nawigacja mi pokazuje 23 minuty opóźnienia, 8,6 km korka. No i potem dalej na tym, na do obwodnicy Wrocławia to samo. Też jakoś dużo tego korka jest. Pół obwodnicy stoi, nie wiem, czy jakaś zwężka pewnie jest. Także nie wiem, dokąd ja dzisiaj dojadę. Słabo to wygląda, czas pracy do 22 tylko, także nie wiem. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale niestety, takie realia na czwórce w stronę Wrocławia. Przy piątku to jest normalka, także co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jedziemy dalej pomalutku. O, tam już chyba się zatrzymują samochody znowu. No takie zatrzymania są nie wiadomo z czego, nie? Niby nic nie ma, a nie wiem, co jest grane. Także pomykamy dalej. Mordujemy się, mordujemy. No i daleko nie ujechałem. Wjechałem na obwodnicę Wrocławia. O kurczę, ale powrót, dajcie spokój, słoneczko tu z boku mi zagląda. I co? Kolejny korek, jakiś wypadek. Podobno jest. Nie wiem. La kurwa, są klasą sami dla siebie, kurwa, rozumiesz? No już się. I Żyd Żydowi nie da zdechnąć z głodu, kurwa. A Polak Polaka by wyruchał od tyłu, kurwa, za 10 zł, kurwa. O Boże, przyciszę to, bo tu się uruchomił. Uruchomił się ten gościu z Wrocławia, co tak ostro sypie. Po prostu wyzywa kierowców i tak dalej. Nie wiem, co to za człowiek jest, nie mam pojęcia, ale no, przypuszczam, że chory jest. Także trzeba zrozumieć. No, także o. Ja pierdziu. Cały normalnie mój plan pomału, pomału się sypie. A to z tego względu, że ja muszę dzisiaj jak najdalej ujechać. Ale jak to tak dalej pójdzie, to na daleko nie ujadę. Co się wiąże z tym, że jutro wrócę późno do domu, a powinienem wrócić jak najszybciej, ponieważ muszę zawieźć córkę swoją na studia. Och, och, powiem wam, że ciężkie tematy. Piątek, piąteczek, piątunio, Wrocław zawolony i to na Wrocławiu zawsze coś się musi odwalić, nie? Tak samo na czwórce, nie? Tam w stronę Zgorzelca i w stronę Wrocławia też się zawsze coś dzieje, nie? No, także zobaczymy, mam nadzieję, że to jakoś kurde, że to jakoś puści, nie? No i wyleciałem z tego Wrocławia już jakiś czas temu, lecę sobie. Taka aktualizacja sytuacji. Mianowicie sprawa wygląda tak. Jest 19.30.
Ja jeszcze minimum godzinkę muszę podciągnąć, bo już będę miał wyjechane 4 godziny ponad, także zacznę szukać parkingu, a z parkingiem pewnie będzie cyrk, bo jak przejeżdżam tutaj, oglądam, zerkam sobie na parkingi, to są zawalone. Wiadomo, piątek, powroty, dużo aut wraca. Jeszcze będę próbował zakotwiczyć się gdzieś tak około 21, więc to też już jest słaba godzina. Także kurczę, nie wiem, głowa mnie troszkę boli. Przeziębienie nie odpuszcza jeszcze. Głodny już jestem, kurczę, bo już bym jakąś kolacyjkę zjadł, ale jeszcze nie mogę. No i cóż, zerkam sobie od czasu do czasu na tableciku na Fame, bo dzisiaj jest, właśnie się zaczyna o 19:30, także coś tam się posłucha. Nie będzie tak się dłużyć droga, no ale już nie dłużej mi zostało, to jak mówię, no godzinkę jeszcze, godzina 15 góra, no wszystko będzie zależeć od tego, czy znajdę miejsce. No, bo jak nie znajdę miejsca na pierwszym parkingu, który zaatakuje, to będę musiał jechać dalej, no i nie wiem, czy nie będzie dzisiaj drukowane. Czy nie trzeba będzie drukować dzisiaj kwitku na Stacho, opisywać, no zobaczymy. No ale muszę podciągnąć najdalej, bo no jutro muszę być szybko w domu, jak najraniej, nie? Także tak to, moi drodzy, wygląda. Zobaczymy. Będę łączył się później, zobaczymy, jaką dzisiaj będziemy mieli miejscówkę na nockę. Jestem już na jedynce, właśnie będę zjeżdżał na parking. Na jedynce koło Łodzi wyleciałem właśnie i mam 4:10 wyjechane, także podejście numer 1 do zaparkowania jest godzina 20:35. No, przede mną autko też zjechało, także nie wiem, mam nadzieję, że jakieś miejscówki są, zobaczymy. Się okaże, moi drodzy, chociaż wygląda mi tutaj na ciasno, ale teoretycznie zobaczymy, spróbujemy tu dać prawo. Na żiletki, że tak powiem. Tu dał? Po prawej? Da radę tu? Stanąć? Ciasny przejazd zostawię, ale może bym się dobrze przytulił, że przejazd będzie. Troszkę ciasnawo, kurczę, ale no, zobaczymy. Bliżej krawędziaka muszę stanąć. Dzień dobry, dzień dobry.
Witam Was w sobotę rano. Godzina, która jest? 5.26. 5.26. Za 20 minut ruszamy, moi drodzy. Ruszamy. Trzeba wracać do domku. Na razie kawka będzie się parzyć. Powiem Wam, że spałem troszeczkę dzisiaj, spałem, ale przedwcześnie się obudziłem, bo się obudziłem już o 4 zamiast o 5. No i jakoś tak już nie mogłem usnąć. To godzinkę się poprzewalałem troszkę. Kamerka mi się rozładowała rano, także po prostu nie nagrałem Wam za dużo tego poranka, ale słuchajcie, no nie mam szczęścia do tego wyjazdu, bo jest godzina 8 rano, ja się śpieszę bardzo do domu, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Kurczę, Warszawę pojechałem na przypale, bo już po 7 było, także poszłem na przypale na zakazie parę minut. Tutaj kurczę teraz o właśnie, tak pokazuje nawigacja, nie? Droga 8 w stronę Białegostoku zablokowana, kurczę, jakiś wypadek, kierują na objazd gdzieś tam na mostówkę tutaj w prawo i potem jakąś tam boczną drogą, serwisówką czy jak, nie wiem, zaraz tutaj dojadę do tego miejsca. W każdym bądź razie nie jestem zadowolony, bo jeszcze 20 minut temu dzwoniłem do domu, do żony i mówiłem, że będę kurczę na 10, przed 10 nawet w domu, a się okazuje, że nie będę, bo nie wiem, ile tu mi zajmie ten objazd i to wszystko. Także zawsze coś, kurde, powiem Wam, że teraz to wszędzie, nie wiem, jak nie remonty, to zwężki, to wypadek. Ajajaj, wczoraj też na tym Wrocławiu szok. Powiem Wam, że mam dość już na ten tydzień tej jazdy, bo jak się jedzie, to jest dobrze, ale jak człowiek się śpieszy, to się kurwa zawsze coś spierdoli. Oj, no nic, jakoś trzeba się przemęczyć. Jak wyjadę z koreczka, to się odezwę. No i wyjechałem z tego koreczka, także pojechałem na ten objazd, no straciłem dobre pół godziny, może nawet trochę lepiej. Po prostu, ale jak sobie radzić z zakazem wyprzedzania? O właśnie, kurczę, chyba tak, nie? To tak się robiło. No, tak chyba sobie trzeba radzić z zakazem wyprzedzania, nie? No akurat tutaj mogłem, bo kolega jechał bardzo wolno, z 70 na godzinę, także przepisów nie złamałem, w razie czego. Słuchajcie, więc tak, będę trochę później w tym domku niż zakładałem, no ale nie jest źle, nie ma tragedii. Deszczyk pada cały czas. Pogoda jest jaka jest, wiadomo. Słuchajcie, będę kończył ten odcinek. Także chciałbym Wam bardzo podziękować za wytrwałość, za to, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Ciężki to był dla mnie wyjazd, właśnie ze względu na te korki, na tą presję taką szybkiego powrotu do domu i tak dalej. No ale nie jest źle, nie ma co narzekać. Bywało gorzej, także ogólnie wyjazd zaliczony na plus. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was do kolejnych odcinków, do zaglądania na ten kanał, do subskrypcji, do jakiegoś komentarza. Także zostawcie coś po sobie.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.